Powiem Ci tak, strzeliście tą jedną bramkę, wygraliście to spotkanie, mogło być o wiele bardziej spokojnie, bo i ty miałeś sytuację, Olaf miał 100% jeszcze tutaj pod koniec meczu, ale jest optymizm, że coś przynajmniej zaczyna wpadać na plus tutaj na tym stadionie chyba. Znaczy, no przede wszystkim my nie tracimy bramek. Jeżeli się skupimy na tym, żeby grać gdzieś z tyłu na zero, no to wiadomo, no mamy taką siłę gdzieś w ofensywie, że zawsze w każdym meczu jesteśmy w stanie sobie jakąś sytuację stworzyć i z tego coś wykorzystać. Dlatego mówię, no tutaj fajnie się ułożyło, że strzeliliśmy bramkę i udało się przede wszystkim nie stracić. Co się stało? Czemu nie strzeliłeś wtedy tej? Ja wiem, że byłeś napierany z tyłu. Może jakbyś się przewrócił, to by był karny. Tak, nie, no tak, zdecydowanie. Ja mówię, no tutaj gdzieś się podpaliłem tym, że miałem jeszcze piłkę na wyciągnięcie nogi, można powiedzieć. No i gdzieś tam jeszcze czubkiem palców chciałem ją wsadzić. No powinienem się kłaść, bo karny był sędzia i powiedział, że gdybym się położył, to na pewno byłby karny.